Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy was na kolejny dzień vloga. Dzisiaj słuchajcie, jesteśmy... Co my dzisiaj w sumie robimy? Niewiele. Ja dzisiaj sprzątałam, ja dzisiaj gotowałam, ale w sumie nie pracowałam za dużo. Kacer sobie dzisiaj pograł, trochę ja dzisiaj podczytał. Grałem na konsoli, czytałem książkę. I teraz zbieramy się do wyjścia, ponieważ idziemy pakować paczki do biura, tak? Tak, dokładnie. Więc ja szukam sobie jakiejś bluzy i właśnie nie wiem, jaką bluzę ubrać, że pasowała mi do tych spodni. Może tą taką ubiorę starą, o którą zawsze pytacie. Ona jest już cała skulkowana i to jest jedyna z moich takich starych bluz, której naprawdę jest ona mi szkoda wyrzucić. Wygląda taka strona. No to jest laną. No. Ale jest materiał słaby. Strasznie słaby, no bardzo słaby materiał. Ona się już sprała i skulkowała po pierwszych dwóch czy trzech praniach. Ale jakoś tak ją lubię, że jest taka miła, mimo że jest taka twarda, bo to jest taki materiał, zobacz, twardy. Tak. Czujesz? Tak. To ja taki jakoś lubię nosić, ma fajny krój po prostu. Więc, o, też ubierasz biało? No, sądziłem, że jak ty, to i ja. O, proszę bardzo, to będziemy dzisiaj fitowali ze sobą, ale nie wiem, jest aż tak ciepło, żebyś w samej bluzie? Myślę, że tak. Tak? Ja byłem teraz w krótkim rękawku. Na balkonie podlewałeś kwiatuszki? No, tu je. No właśnie, tu je, nie kwiatuszki. No i co, pasujemy do siebie? Myślicie, nie wiem, czy mnie widać, czy nie, bo tak ustawiłem kadr, że do końca pewny nie jestem. Fitujemy? No. Dobra, to lecimy. Dobra. Ej, ale chodź, bo ja się wstydzę samemu. Dawaj! No chodź! Ej, klamka nam się rozwala. Co ty gadasz? No, a dobra, już naprawiłem. Klamka wam pokazywała książki i mogę wam powiedzieć, co ja wam czytamy. Tak tylko pokazałam z grubsza w sumie. No, co czytamy i co w sumie przeczytaliście. Przeczytaliśmy, jeszcze mamy tu, więc tak może bardzo pokrótce. Klaudia, chodź, bo się wstydzę sama. Chodź. To czytamy razem z Klaudią. Tak, to jest bardzo fajne. Mistrzowie, czyli stojny inspirujących historii ludzi biznesu i mamy... jakby takie założenie, że czytamy to codziennie rano. Codziennie rano, zanim zbierzemy się do czegokolwiek, czytamy o jednej osobie. Jako, że jest 101 ja osób... Ja tego nie robię rano, tylko najczęściej robię to po południu. Ja rano przed wyjściem na rozpoczęcie, tak dla motywacji, dwie czy trzy strony rano przeczytać, uwierzcie mi, chwila. Teraz jestem w trakcie czytania Miltona Friedmana. Kapitalizm i wolność, tak? Oprócz tego do poduszki czytam jutro w Nowym Jorku Rafała Brzoski, czyli twórcy paczkomatów. Klaudia, chodź tu. Co ja tu mam robić? Chodź. Co jeszcze? To zacząłem czytać, ale średnio mi leży. To jest po prostu na inny czas. Mózg, czy znaczy, no, dopamina. Mnie bardzo ciekawi to. Ja lubię bardzo takie właśnie książki. Nie wiem, czy wy to widzicie. Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami. I to nam Maluka w ogóle polecił, nie? Tak, to i mówił, to że to polecił spoko. Nam Luka od tego Mateusza Grzesiaka. Mhm. Polecił nam Luka. I ja jestem tego bardzo ciekawa, bo ja właśnie bardzo lubię tego typu książki. Ja tak takie książki stricte o takim biznesie, ja tak średnio je lubię. Czytam przez to, że jakby no, to jest trochę nieuniknione, jakby to jest część w jakiś sposób, no wiecie, po prostu rozwoju i tego, czym się zajmuję. Ale zdecydowanie bardziej właśnie wolę jakąś taką psychologię. Zresztą moją pracę licencjacką też piszę na temat psychologii. Psychologia makijażu dokładnie. Miałam problem z dobraniem literatury, ale udało mi się koniec końców wypożyczyć trochę książek. No i piszę na podstawie tych książek. Jak napiszę, to wam się pochwalę, jakie książki miałam. Klaudia czyta teraz to, ja to czytałem wcześniej i to jest świetna książka, Nawyki warte miliony, Brian Tracy. I teraz pytanie, gdzie jest Klaudiusiu ta książka, którą czytałem ostatnio? No to są w tym, w szafce ja chowałam te coś. Które szafce? Tutaj, ta z karteczkami, co masz przyklejone. Tak bardzo pokrótce, to przeczytałem. Metoda klucza mistrzów. Reszty jeszcze nie przeczytałem. To w jakimś tam stopniu przeczytałem. Ta książka i ta książka bardzo zmienia postrzeganie życia i świata. I ja przeczytałem z półtorej roku tom. Z półtorej roku temu, tak. Tą i tą ostatnio przeczytałem i mogę wam naprawdę turbo polecić. Ta jest fajna. Ja też ją czytałam chyba. Film oglądałeś, bo też razem film oglądaliśmy. A my się też ją czytałam. Tak coś kojarzę. Na pewno oglądałam też film, no i to jest bardzo fajna. Naprawdę bardzo fajna, taka mądra i otwierająca oczy, nie? Na pewne rzeczy, no. A tą też kacer polecał, mówił, że fajna, ale nie ten. Nie czytałam jej. A tu jeszcze mamy książki, które są przeczytane. Tu są jeszcze jakieś takie, które są nieprzeczytane. Zamówione. To są to, co wam pokazywałam. Zamówione. A to są twoje stare jakieś. Tak, to są moje.
Spoko, ale nie doczytałem. Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie, świetna książka. Sztuka zwycięstwa bardzo dobra. Chemia mentalna jest genialna. I to też tak na samym początku, jak chcecie sobie zacząć coś czytać takiego. Tu jest Trump, poniżej na pewno. Trump, Clark. Boże, sorry. Trump, Clarkson i nic już ciekawego w sumie. Dobra. Proszę. Lecimy, Kasper. Bo Kacper zaczął pokazywać książki, a mieliśmy lecieć pakować. A tutaj czeka na Kacpera dalej pranie i doprasowanie w pranie. Kacperek będzie to robił dzisiaj? No będę to robił. Także udokumentuję wam to na blogu. Ma szczęście, że ma taką deskę, że będzie mu się przyjemnie prasowało. Pomimo tego, że... Co? Nic. Poprosiłam się, Kacper, żeby pokazał wam super perfumy, które ja uwielbiam. Takie Adidasy. No. I jeszcze masz takie jedne niebieskie, nie? Tak. Chyba w torbie od siłowni. I jeszcze mam takie, które o wiele bardziej lubię. I w ogóle to dokładnie Luka i Andzia nagrywali kiedyś chyba film gdzieś do siebie o tych. To jak chcecie wiedzieć, jak dokładnie pachną, to oni mogą wam powiedzieć. Dobra, bierzemy dla moich dziadków słoiki. Moich dziadków nie ma, ale im zawieziemy, jak będą... Tam są jeszcze ich żelazka. Kurde, nie no, mam kluczy. Teraz jest poszukiwanie kluczy od auta. Może też już jeździ nim. Nie no, weź. Są. Okej, idziemy. Śmieciarz Klaudia. Do twarzy ci z nim. Ja zawsze na tych vlogach jestem ze śmieciami. Dobrze, że to są tylko plastiki, więc nie śmierdzą. No. Klaudia parkowała i stanęła źle. I co się stało? Co się stanęła? No stanęłam po prostu na miejscu parkingowym. No nie na miejscu, bo dupą musisz być za linią. Ja tu mam opatentowane. Nie wiedziałam tego. Nic się nie stało. To jest nie, stoisz jeszcze. Się używa. Tak. Pokaż. Gdzie? No, jest rysa. Gdzie? Wyczekaj. O! Kacper bez jaj. Jest, patrz. Nic nie ma. Oj, nie widać jej. No ale jest, uwierzcie. Myślisz, że... Ale co ty gadasz? Ja tego nie zrobiłam podczas parkowania, tylko teraz ja sobie stanęłam normalnie. Pokaż, jak ładnie stoję na no, miejscu. No dobra, okej, okay, ale ja mam już taką technikę, że staję tak, że idealnie wchodzi. Zobaczysz, dobrze. Ja zaparkuję, ja otworzymy klawę i po prostu... I ta śruba, chodzi, bo nie powiedziałeś, śruba idealnie wejdzie jakby, wiecie, pod reflektor, bo tu jest taka... O, widzicie? Jest mniej miejsca. Znaczy więcej. No. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Idziemy do auta. I upałało się, bo gdzieś mi, że lewy guzik, a to prawy guzik. Lewy. Prawy. Przecież trzymasz... Ej, dobra, słuchajcie, bo Klaudia ma zawsze z tym problem. To ty masz problem, to jest góra nie, pilota. Nie, to jest dół. Nie, tak, to jest góra pilota, patrz, tutaj jest trzymanie. Odwróć go do góry nogami. Gdzie jest góra i gdzie dół? Teraz, dziewczyny, czy wcześniej? Bo tutaj. Jak robię tu... Nie, nie dla tutaj. Mnie wszystkie piloty tutaj jest góra. Nie, nie to tutaj. Jest góra. Nie. Dobra. Z drugiej strony. Dla mnie tak jest i Kacper wczoraj mówi mi, otwiera się bramę lewym pilotem, bo ja zawsze zapominam. Lewym górnym przyciskiem. Tak, lewym górnym przyciskiem. I ja klikam ten lewym, mówię, okłamam i klikam każdy inny i w końcu na szczęście. Za ostatni oczywiście trafiła mi się otworzyło. Ale zawsze tak jest, że za ostatni. No, i no, ale otworzyło się, to najważniejsze. Jedna paczka już zapakowana, zaraz pakuję kolejną. Kolejna jest bodajże dla Aleksandry, z tego co mi kaser podał. I pakuję dla niej paczkę na telefon XR i wybrała Wow Donut. Tak właśnie wygląda case Wow Donut na XR-a. Oczywiście tutaj na tej naszej stronie możecie zamawiać case'y. I aktualnie mamy jeszcze przesyłkę do paczkomatu darmową. Darmową dostawę, jeśli bierzecie na paczkomat. Ale dobra, koniec tego gadania, bo noc mi zostanie, lecę z pakowaniem. Jestem w naszej malutkiej łazieneczce w biurze. Kto wie, kto oglądał poprzednie vlogi, ten wie, jak wygląda i jaka jest malutka faktycznie, ale taka przytulna dość, przez to, że taka malutka. Nawet zobaczcie na umywalkę. Nie wiem, czy wcześniej wam pokazywałam, ale ta umywalka jest, no zobaczcie, jaka malutka, porównując z moją dłonią. No mini, mini, mini. Co to za bandyta, zobaczcie. Jakiś bandyta. Co? Bandyta jakiś. Jak sierota wygląda.
Babciu, przepraszam, że ci przerywam, no. Ale ty oglądasz vlogi Klaudii, nie? Oglądałaś? No. No to, a chcesz pozdrowić widzów? No ja, no oczywiście, no pozdrawiam wszystkich oglądających, zachęcam do oglądania. O. No to dobrze. Bo są bardzo fajne. Tak? Kasę włączyła no tak. Nagrywanie. Jak przyjedziemy do was w końcu kiedyś, jak się zobaczymy, no. To wystąpisz może, chcesz? No, to ja bym musiała być tak, oj, tak pięknie ujęta, żebym, wiesz, wszystkich zmarszczek nie było widać. No, to może być problem. Może być, no, może być. No. Jakiś fit nałożymy. No, nie, żartuję. Ale wiesz, patrz, jak byś ma maseczkę nałożoną. Co mi dałaś. Bez dała? Ta maseczka taką nabliżającą, co mi dała. No, 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 to z nią. No, to dużo mi pomogła, bo nie mam tak ściągniętych. A no jaka, tak, jaka ona była? Musisz powiedzieć. Nawilżająca. Ale z jakiej, ale z jakiej marki, no? Ale poczekaj, kochanie, to ja muszę iść okulary założyć. Wiesz co, nie wiem, może, chyba tak. Do łazienki. Ale no czekaj, to super. Mam na jak będziecie tak, szukać dla babci czegoś. Kosmetyk. Macie. Kosmetyk innowacja 100% naturalny aloes. Maseczka aloesowa, tak. Na no. No, bo i aloes. Bardzo mi pomogła. No bo aloes, no, aloes. Jest fajnie nawilżający. Jak będziemy następnym razem, to pani po prostu przywiozę aloes, bo aloes też fajnie nawilża sam w sobie. Dobra babcia, no. Pożegnaj się z widzami, bo już cię nie będzie na vlogu. Znowu będziesz, znowu mnie nagrywasz? Nie, no co ty, no musisz się pożegnać. No dobrze, no to się żegnam, do następnego zobaczenia, do usłyszenia i do oglądania, zachęcam do oglądania jeszcze raz. No. Kacer, słuchajcie, miał ogromną zachciankę na maklera. Nie ogromną. Nie, taką, że mogłeś się powstrzymać? Taką, że mogłem, ale po co? Lody zjedzone, a teraz podjechaliśmy pod blok Kacpra dziadków, żeby Kacper zostawił im te rzeczy. Mamy dla nich słoiki i żelazko, które babcia Kacpra dała nam w grudniu, jak mieszkaliśmy tam na Kostuchnie, a potem przeprowadziliśmy się tutaj. Nie mieliśmy wtedy jeszcze żelazka ani deski, po prostu pożyczyła nam na czas swoje jakieś tam stare. No a teraz już mamy nową deskę z żelazkiem, więc możemy jej śmiało oddać. Jestem już w bloku i stwierdziłam, że pójdę na nogę po schodach, żeby spalić tego loda. Mieszkamy na 7 piętrze, więc trochę tych schodów będzie do góry. Wrócę teraz do domu i może wezmę się trochę za pracę licencjacką. Trochę tam dopiszę i wyślę kolejną część do pani promotor, bo czas mnie goni. Zostało w sumie niewiele czasu do końca, do oddania. Tak jak powiedziałam, tak zrobiłam, wróciłam do domu, zjadłam sobie i zabrałam się za pisaniem maila do mojej pani promotor z pytaniami odnośnie tam ankiety, no i ogólnie pracy licencjackiej. No i tak zastał mnie wieczór, więc jestem z wami kolejnego dnia i teraz właśnie zabieram się za robienie obiadu. Mam w planach zrobić rybkę w szpinaku. Rybka to będzie najprawdopodobniej łosoś, więc pokażę wam, jak ją przygotowuję, bo my z Katrym ją uwielbiamy. Zaczynamy od szpinaku. Potrzebujemy mrożonego szpinaku. Możemy dzień wcześniej włożyć go do lodówki z zamrażalnika, dzięki czemu on nam się już, wiecie, delikatnie odmrozi. Ja tego nie zrobiłam, nie przemyślałam tego, więc będę teraz go tutaj podgrzewać, żeby rozmrozić szpinak i żeby był bardziej miękki, no i rozbity, a nie taki zbity w te takie, jak to nazwać, porcje. Jednak pomyłka. Kacer Milano powiedział, że w lodówce widział świeżego łososia w opakowaniu, ale się pomylił, bo jednak w lodówce był dorsz. Polędwica z dorcza atlantyckiego. Ja chyba kupiłam ją w Biedronce, jeśli się nie mylę. Takie dwa kawałeczki no starczy dla mnie i dla Kacpra, także będzie na jeden raz. I teraz zabieramy się właśnie za przygotowanie tego dorsza. Okej, okay, przekładam sobie filety z dorsza do, jak widzicie, miseczki i będziemy teraz ją przyprawiać. Pieprz, sól i to wszystko będziemy polewać oliwą z oliwek. Ja w międzyczasie zerkam sobie do szpinaku, no już powoli łapię temperaturę i zaczyna się odmrażać, także jeszcze chwilkę tutaj poleży. Mam taką pokrywkę w formie talerza, bo nie mam takiej mojej pokrywki na tą małą patelnię.
Dorsza przełożyłam do naczynia żaroodpornego. On oczywiście jest już polany i przyprawiony. Teraz przekładamy sobie szpinak, który wymieszałam z ząbkiem zmielonego czosnku. I robimy tutaj taką pierzynkę. Ta ryba jest z przepisu inspirowanego mamą ginekolog. Ja troszkę zmieniłam na swoje potrzeby. Dokładam sera i nie wszystkie przyprawy, które ona, z tego co pamiętam. Ale możecie bazować się właśnie na przepisie od mamy ginekolog z jej insta serialu o gotowaniu. Całość przykrywamy sobie górą od naczynia żaroodpornego. Jeszcze wcześniej posypałam solą z góry szpinak. No i wkładamy sobie do piekarnika na 40 minut na temperaturę około 180 stopni. I za chwilkę, jak woda porządnie zacznie się gotować, wrzucamy ryż na 15 minut do wody. No i czekamy na rybę. Okej, obiad zrobiony, tak jak powiedziałam, podałam po prostu tą rybkę na ryżu, ale słuchajcie, mam problem. Od wczoraj mam takie dwa miejsca na twarzy, tutaj, przy nosie i na brodzie, które po prostu zaczynają mnie boleć, więc czuję, że w tych miejscach urosną mi wielkie pryszcze, wielkie wulkany. Bardzo rzadko je miewam, ale jak już są, to są naprawdę mega, mega duże i mega bolesne. I ostatnio zamówiłam sobie maść z apteki do smarowania, którą wy mi zresztą poleciliście na pryszcze. I dostałam też w parce PR-owej produkt na pryszcze od Eveline. Także pokażę wam, jak one wyglądają. No i dzisiaj na pewno zacznę testy. To jest ta maść Benzacne. To polecałyście właśnie smarować punktowo w miejscach, gdzie pojawia nam się jakieś pryszcze, właśnie jak wiecie, jakiś taki zaskórniczek bolący. A tutaj poleciłyście również to, ja akurat dostałam tu w paczce PR-owej, żel do zadań specjalnych, antybakteryjny, punktowy. No i tak samo właśnie eliminuje podobne wypryski, redukuje niedoskonałości, oczyszcza zaskórniki, także będę testować. Posmaruję najpierw sobie maścią, a później spróbuję tym Eveline'em i myślę, że w kolejnym vlogu dam wam znać, czy to w ogóle działa. Na takie bolesne bomby, że tak powiem w cudzysłowie, polecam wam też maść ichtiolową. To jest maść, która wyciąga fajnie tą całą ropę, wszystko z tego ze skórnika, po prostu przyspiesza oczyszczenie tego miejsca. Także też polecam, akurat nie mam. Ta maść bardzo śmierdzi, ale działa bardzo dobrze. Nieraz smarowałam sobie na plecy. Właśnie w takie miejsca, gdzie czułam, że coś tam pod tym zaskórnikiem jest, ale po prostu nie chciało wyjść tak łatwo. W ogóle mam dzisiaj outfit mój ulubiony po domu. Bluzka jakaś z długim rękawem, mięciutka, dresiki z Coca-Coli. Są mega fajne, mega wygodne, ale zauważyłam, że przy którymś tam praniu one zaczynają się trochę kulkować. Więc będę musiała na pewno tą taką maszynką do golenia ubrań sobie ściągnąć te kuleczki, bo chcę, żeby były ze mną jak najdłużej. Ale chciałam wam pokazać właśnie, że zrobiłam sobie porządek tutaj na wieszaku takim przy wyjściu. Pochowałam buty, w których już nie chodzimy, takie stricte zimowe, no bo na dworze robi się coraz cieplej, więc wyciągnęłam te wiosenne, no i te letnie. Kurtki zimowe też poszły na wieszak, została tylko jedna grubsza, ta brązowa, a tak to już tu mamy kurtki takie stricte wiosenne. No i tak naprawdę tutaj też opisałam sobie kartony. Tu mamy białka, kacera tutaj kreatynę do picia i tak dalej, niżej rzeczy do treningu, jakieś maty, jakieś ciężarki i na samym dole mamy czapki i szaliki, w których nie chodzimy. No i od razu trochę to inaczej wygląda, bo jednak te kurtki zimowe zajmują zdecydowanie więcej miejsca na wieszaku i tutaj pomieściliśmy po jednej naszej kurtce czy po dwie nasze kurtki i już nie było więcej miejsca na wieszaku, wyglądało to kiepsko, a teraz jest tak ładniej, czyściej. I w ogóle byłam dzisiaj w Biedronce i udało mi się kupić arbuzika, takiego malutkiego arbuziczka, bardzo był tani, nie pamiętam ile za kilogram, ale naprawdę było jakieś mega, mega duża obniżka, chyba 40% taniej, a ja miałam mega smaka na arbuza, bo w tym roku jeszcze w ogóle nie jadłam. Właśnie byłam na balkonie, pranie mi już praktycznie wyschło, jest prawie suche wszystko, więc będę ściągać i biorę się za ogarnienie kuchni po zrobieniu obiadu. Muszę tutaj trochę posprzątać, umyć to naczynie żaroodporne, także biorę się za domowe sprawy. Także taka piękna, wysmarowana się z wami żegnam. Zwykle z tego miejsca w ogóle zauważyłam, że się żegnam. Akurat tutaj w sypialni, w lustrze jest mi najwygodniej. Dziękuję bardzo za dzisiejszego vloga i chciałabym, żebyście pod tym filmem pisały mi pomysły na kolejnego vloga. Na zasadzie, może nie pomysły, bo wiadomo, że nie ułożycie mi całego dnia, ale może jakieś konkretne rzeczy chcielibyście, żebym pokazała wam w kolejnym vlogu. Będę czytać, także dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia, pa!